Na koniec marca, tuż przed świętami, otrzymujemy informacje od GUS na temat inflacji. Tym razem jest to inflacja wstępna za miesiąc marzec. 29 marca otrzymujemy dane od GUS i nasza inflacja wynosi rocznie 1,9%. Jest to pierwszy od dłuższego czasu przypadek, w którym mieścimy się poniżej naszego głównego celu inflacyjnego. Nadal w odchyleniu, ale poniżej głównego celu inflacyjnego, czyli poziomu 2,5% punktu procentowego. Jest to wynik bardzo dobry, dawno niespotykany. Miesięczna inflacja to 0,2%, czyli wskaźnik 100,2. Jest to wynik normalny. Wstępny szacunek wskaźnika cen towarów i usług za marzec 2024 GUS dzieli nam na trzy główne kategorie. Żywność i napoje bezalkoholowe, które rok do roku drożeją o 0,2%, jest to wynik bardzo dobry, natomiast miesiąc do miesiąca nawet tanieją o 0,2%. Nośniki energii nam tanieją rok do roku o 2,6% i tanieją też w porównaniu do lutego o 0,4%. Paliwa do prywatnych środków transportu rok do roku tanieją o 4,5 punktu procentowego, natomiast są niestety droższe niż w lutym o 0,1%. Tak prezentuje się wykres odczytów inflacyjnych rocznych od stycznia 2022 roku. Jak łatwo zauważyć, mamy teraz najlepsze wyniki. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy teraz prawdopodobnie najniższy poziom inflacji w ostatnim czasie na pewno, ale też do przodu, czyli spodziewamy się teraz prędzej wzrostów niż spadków, a nawet te wzrosty są generalnie oczekiwane. Inflacja na poziomie 1,9% z marca tego roku jest najniższą od marca roku 2019, czyli przez 5 ostatnich lat nie mieliśmy tak niskiej inflacji. Niestety ten czas prawdopodobnie się kończy i spodziewamy się teraz wzrostu inflacji. W dłuższej perspektywie może ona przekroczyć 5 i więcej procent, ale nie powinna osiągnąć w żaden sposób tak dużych wyników, jak osiągała do tej pory. 100,2% na odczycie miesięcznym, jest to wynik standardowy, który dosyć często nam się trafia. Możemy się jeszcze przyrównać do innych krajów, które zdążyły podać przed świętami jeszcze wyniki odczytów wstępnych. I najwyższą inflację w Unii Europejskiej ma Słowenia, 3,6%, i odnotowała ona wzrost z poziomu 3,4% w lutym. Na drugim miejscu Hiszpania 3,2%, też wzrost z poziomu 2,8%. Belgia z minimalną obniżką inflacji 3,18% w porównaniu do 3,2% za luty. Portugalia ze wzrostem 2,3% z poziomu 2,1%. Francja 2,3% poprzednio 3% i Włochy 1,3%, jest to wzrost z poziomu 0,8%. Polska jest na drugim miejscu, ale tym razem jest to drugie miejsce pozytywne, a nie negatywne. W Unii Europejskiej 4 kraje odnotowują wzrost inflacyjny, 3 spadek. Możemy popatrzeć troszeczkę dalej, w Europie jeszcze inflację podała Islandia, która odnotowuje wzrost z poziomu 6,6% na 6,8%. Dwa kraje podały inflację w Azji i jest to Wietnam i Sri Lanka. Oba odnotowują spadki. Cztery kraje w Afryce. Dwa ze wzrostem, dwa ze spadkami.